Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie gram, komentuję ruchy, ranking 1878. Przeciwnicy już bardziej wymagający. Gramy D4, D5 i komentujemy, myślimy, co tutaj dobrego by zrobić, żeby przeciwnika załatwić. Na tym polega gra w szachy. Kto chce wygrać, musi się wysilić. Moi drodzy, mamy taki ciekawy ruch A6. Jest taki ruch. On ma na celu zbicie tutaj na C4 i żeby od razu pionka wstawić na B5. No właśnie. Tutaj się wybija na D5. Chociaż... A ciekawe, czy taki ruch jest. Powiedział specjalista. Ale chyba jest ruch E4. Z tego, co kojarzę, taki ruch można zagrać teraz. Bo tutaj jak będzie bicie, to wybijamy gońca, mamy centrum. Raczej czarne powinno być bić pionka centralnego, więc to może nastąpić. Bardzo możliwe, że złą kolejność przybrał przeciwnik. Tak mi się wydaje w sumie, bo może najpierw skoczek F6 powinien zagrać, a potem A6. Ale mogę się mylić, bo już w sumie nie kojarzę za bardzo tych szczegółów tego wariantu, ale jedno jest pewne, po ruchu E4 zaskoczyliśmy przeciwnika. Możliwe, że tak jest, bo tutaj bicie, goniec na B4 i trzeba wrócić skoczkiem i gramy taką normalną pozycję. Ale też inną od zamierzonej, co chciał zrobić przeciwnik. No bicie na C4 to chyba gorsze, mój drogi przyjacielu. Goniec na D3. W momencie jak zbije, to pułapka wchodzi. Dobra, skoczek F3 w takim razie. Dokładnie, będziesz chciał tutaj mnie ogrywać. Taki ruch mi się podoba. No ale nie, zbije, zostanę z izolakiem. Nie chcę tego za bardzo. Myślę, że goniec na E3 może, bo po biciu zbije sobie skoczkiem. Figury wszystkie w grze to ważne, a jeśli nie, no to oczywiście odchodzimy na C2, broniąc pionka i gramy dalej. Skoczek F6 i trzeba będzie uważać na bicie, bo jeżeli tu, to strzałka na E4. Myślę, że gość tutaj mniej więcej wie, jak zareagować. Na 1900 to też nie jest mało. Za darmo w rankingu nie rozdają. Fajne w szachach jest to, że każda partia jest inna, słuchajcie. Zagram mu od razu E5, rozciągnę mu gońca, ale sobie również i on zagra mi skoczkiem tutaj. I jak będzie mi chciał zbić tu czy tu, to super, więc robimy roszadę. Bicie gońca w ogóle dla mnie będzie rewelacyjne, bo złączę pionki, otworzę sobie wieżę, będzie świetnie. A jeśli zbije mi tu, to zbije tym i wcale też centrum. Ale nie musi bić. Absolutnie nie musi bić, może grać sobie po prostu dalej w szachy dosyć normalnie. Myślę, że teraz trzeba... co właśnie trzeba? Skoczek E4 chodzi mi po głowie. Może hetman D2, tylko żeby wstawić wieżę. Bo bicie to nie jest najlepsze. O, tutaj zawsze się fajnie scementuje w centrum. Nie, skoczek E4 chyba trzeba zagrać w takim razie. Zbił, ok. To mi się podoba. Według mnie to nie jest najlepsze bicie z jego strony. Goniec tu cały czas broni, więc wybicie nie jest też dla niego najlepsze. Zapewne. Mój goniec będzie wtedy świetny. Zastąpiła roszada. Ok, no to co? Planujemy sobie chyba atak tędy. Spróbujemy. Bo jeszcze mam możliwość wstawienia wieży. Ok. Pan G3, tak subtelnie sobie zagramy. No i właśnie, gość już zaczyna panikować. F6 o tym świadczy. Tutaj trzeba wybić tego pionka zdecydowanie i zostanie izolowany. Tutaj chyba nie, chyba skoczek G5 bardziej. Zdecydowanie skoczek G5, czy zastanawiam się nad tym ruchem. Ale nie, skoczek z E na G5. Bo jest atak tu, goniec dobrą rolę spełnia. Zastanawiam się, poświęcenie, czy jest możliwe, raczej nie, ale zaraz, bo jak zagra hetman, to jeszcze jeden skoczek wejdzie do akcji, w ogóle będzie masakra.
Przepraszam, tak trochę mówię przez nos. Wybaczcie, troszkę się przeziąbiłem. Ok, i teraz. Teraz gość ma zagwozdkę. Właśnie, zagrał chytrem na C8, bo tutaj by dostał plombę. Zastanawiam się, czy tutaj nie działa posunięcie, czy taki ruch od... Właśnie, hetman H3. Jakież to proste, dwie groźby. Dwie groźby są i mam cię, drogi przeciwniku. Zdecydowanie cię mam. Okej, okay. Gość wybrał mniejsze zło. Teraz pytanie, czy zbić tutaj, wymienić hetmany, czy nie wymieniać hetmanów, zbić tu. O, w sumie chyba wsioryba. Zbije tym. Aha, bo grozi wzięcie wieży. No przecież, bo coś mi się ubzdurało, że tak może zagrać. Ale zawsze miałbym taki ruch. No, mam tempo, tak, więc sobie tak zagramy. Wieża, a to skoczek E5. Ojejku, słuchajcie, poszło gładko. Skoczek E5, tam jeszcze goniec na G6 był, no ale skoczek chyba lepiej. Hetman stoi fantastycznie, tutaj fajnie broni, tu broni, atakuje, wspomaga, wieża się otworzyła, jakość zaraz więcej. No cóż można powiedzieć. Kończ waść, wstydu oszczędź by się chciało rzec. Ale właśnie. Właśnie, to nie takie łatwe jeszcze chyba. Bo jakbym zbił tu, to on mi trzaśnie tu. Teraz tak, jak zagram tutaj, bo taki mam plan, to jest G6. Aha, to wam bicie tym. Dobra. Proste. I tak sobie mniej więcej myślę w ten sposób, podczas analizowania wariantu, tak żeby nie tracić za dużo czasu. Bo jak jest tu, to jest strzał i po prostu on ma problem. Znowu gdzieś tam atakuje, mam pionka więcej, więc mogę mieć drugiego, więc to jest przewaga, gdzie nie muszę tego mocno analizować. Aż tak. Więc tutaj też prosta rzecz wybicia. Grozi skoczek G5, wzięcie na C8. Kwestia oczywiście taktyki, dostrzeżenia tej taktyki. Skoczek zagrał. Co on tutaj chce? W sumie to nie wiem, ale zbijemy na F7. Partia się kończy. Bo jeszcze po tym wybiciu, jak zagram tak, to może zbić skoczkiem, atakować mi tu. Ha, będę ją bić na E4 z szachem. No tak, pojawia się prosta rzecz. Zbił, zbił. A tutaj nie ma ruchu. Skoczek broni. Okej. No tak i tak, no. Bierzemy po prostu materiał. Okej, mamy to. Szukamy sobie nowego przeciwnika. 1962, no powolutku podchodzimy pod 2000, jeśli chodzi o przeciwników. Zagramy G6, mamy F4, ok. No to jest ciekawe, bardzo ciekawe. Zagramy sobie od razu D5, zaatakujemy centrum, skoro jest ruch F4, czyli chcę tego pionka troszkę jakoby tutaj go osłabić i zagramy C5, skoczek C6 do centrum. Gońca nie możemy też zamknąć, goniec sobie wyjdzie na G4, skoczek na H6, goniec na G7. No jak ktoś lubi tego typu pozycje, to na pewno będzie się tutaj czuł dobrze. Okej, skoczek na C6, nastąpi D4, to jest pewne. Po D4 trzeba będzie to wybić, zagrać skoczkiem, wejść tutaj i straszyć. Od razu sobie zagramy skoczek H6, żeby mieć już go na F5. Też D4 w sumie można by było kombinować. Ale nie traćmy czasu na tego typu przepychanki, tylko rozwijajmy szybko figury, bo tutaj po goniec G7 jeszcze będę chciał zagrać F6, żeby odbić
te centrum naruszyć po prostu. Bo jeszcze jest po ruchu d4 bicie. Jeżeli bicie pionkiem, to jeszcze jest goniec g4. Żeby osłabić tego skoczka. Tutaj wybić trzeba, tu nie ma wyjścia. Zbił skoczek. Okej, no to w pożądalu. Myślę, że tutaj posunięcie będzie. Ale chyba goniec g7. Jak wybije, to wybije. A jak goniec na b5, to mam hetman b6. Zobaczcie, moje figury będą grać. To jest ważne. Moje figury są już gotowe do akcji. Goniec na d3, rozumiem. Zrobimy roszadę. Okej. Teraz tak. Kusi mnie bicie, bicie. Hetman b6. Goniec. Tutaj strzałka. O, to będzie dobrze wyglądać. Znaczy się jeszcze tutaj, z tej strony bym chciał chyba spróbować. Tak, bo wymuszę na nim bicie i on straci bardzo silnego gońca, a ja po białych polach będę brylował. No i nawet jak nie wezmę tego pionka, bo pewnie go nie wezmę, to będę miał szansę właśnie grać z parą gońców przez F6 i tutaj wybić. Ewentualnie po prostu po wolnej linii pogram. Będę miał swobodę i to jest ważne, że tutaj w tym momencie mam swobodę gry, od czego nie mogę powiedzieć o przeciwniku niestety. Dokładnie, przez to, że ten pionek musiał być broniony, to on musiał podjąć tu pewne kroki. No i co? I w tym momencie myślę, że... Aha, hetman b3 będzie groziło, dobra. Chociaż tutaj później, tu wzięcie... Czy tak trzeba grać? Chyba trzeba. Chyba trzeba tak grać, no bo tutaj wyprowadzenie tego gońca też jest ważne. Znaczy, rozbić centrum troszeczkę. No wiem, że on zbije tym, ale zawsze się pojawią motywy. Hetman b6, goniec e5, jeżeli król jeszcze stoi na g1. Ale to jest też dalekosiężne i dalekowzroczne, powiedzmy. Koniec d2, łot d, co, że jak bije? Co to w ogóle za ruch? Możliwe, że mi skliknął, bo goniec na e3 był lepszy. No i on musi wybić tym i się robi już troszeczkę swobodniej. No jak zbije tym, to się zdziwię, bo d4 kopnę mu. No zobaczymy. Jednak masz d4. Jakby stał goniec na e3, d4 by nie było, ale teraz to możemy sobie spokojnie wykorzystać. No taki ruch nie działa, bo a6, no bardziej tutaj, a szach. Okej, schodzimy. Skoczek e2, co? Zawsze mam d3, też mogę d3. Kopnąć. Chyba się nie zawaham użyć tego posunięcia od razu. Fakt, że puszczam tutaj gońca na c3, e3. Skoczek może też zagrać tu. Będę musiał chyba zagrać tak, wzmocnić po prostu pionka. Wiecie co? Szczerze przyznam się, że trochę mi się przestaje podobać chyba ta pozycja. Znaczy, to jest kwestia chyba dnia, bo chodzi mi o to, że bardziej pograłbym jakieś ostrzejsze rzeczy, a tutaj trzeba mocno technicznie się wysilać. No tak, ale to zawsze trzeba się wysilać. Po tym posunięciu bicie pionkiem prawdopodobnie. Robi się linia G. Przepcham tu, przerzucę gońca tędy, byłoby super. Chyba będę miał na to czas. A hetmanem zagrałem tutaj, żeby bronić pionka przy okazji. Możliwe, że wrócę gońcem, jeżeli on mi na to pozwoli. Nie, no dobra. Podoba mi się ta pozycja. Zmieniam zdanie. Goniec e6. Pozwolił. Pozwolił, więc wracam. Powinien tego gońca raczej dziabnąć przeciwnik. Ok, hetman a3.
Tak, pytanie, czy takim ruchem tutaj nie podziała, tylko co mi to da? W sumie troszkę nie wiem. Mogę też tak i tak tego pionka dobrze obronić. Może tak. Pionek A7 nie ma dla mnie znaczenia żadnego, więc proszę bardzo. Chcę wejść na C2. Hetman D5. Może tu uderzyć wspólnie, może z gońcem. Zaraz też się przekonamy. Plan jest prosty. Jeżeli też wieża zagra na E3, no to po prostu wieża z F na D8. Ewentualnie tutaj bitka była do rozważenia. Grożą widełki. Tego nie chcemy. A jak dam szacha? Co mi zrobisz? Wieża C2. Jeżeli tutaj, to mam szacha, a potem hetman D5. Albo od razu hetman D5. Z atakiem podwójnym. Nie, co ja gadam w ogóle? Szacha mam. Bo on będzie musiał się zasłonić wtedy tutaj, bo wieża się otwiera. O, właśnie. To miałem na myśli. Dokładnie. Wieża C2. I się robią problemy chyba. Mam nadzieję. Chyba go mamy. Szach. No bo grożę z biciem. Dokładnie. I teraz tak. Grożę matem. Jak zagra tu, to go zbije. A jak ma się obronić od tego? Goniec na F2. Wtedy wieża na F4. O, no chyba, że woli dostać mata. Okej. Dostał mata. Zagrajmy jeszcze raz. D4, proszę bardzo. Po pierwszym ruchu się poddać. Spoko. Oczywiście tam się nie liczyło do rankingu. Czy się liczyło? Nie, chyba nie. D4, proszę bardzo. Skoczek F6. A może zagramy atak Badura Dżobawy, skoczek na C3, goniec F4. To są takie, taki ciekawy plan, żeby zagrać od razu tam, zrobić długą roszadę. Pytanie, czy to zadziała? Zadziała, tak, tak, tak. E4. No i gramy w szachy. Ten debiut gram pierwszy raz, nawet nie wiem czy w życiu, ale na pewno pierwszy raz w speedrunie. Skoczek na F3, on jest dosyć ciekawy. Tu zagramy sobie teraz gońcem, spróbujemy wymienić tego gońca. Ok, raczej wymiana nie nastąpi, co widać na załączonym obrazku, ale wystawimy kolejną figurę. Chodzi o to, żeby każda figura grała. I to jest ważne. I teraz będę chciał się dopychać tędy, tak? Będziesz mnie chciał grać, będzie chciał grać tutaj. To jest oczywiste. Poczekajcie, a mam strzałkę? Tutaj, tutaj. 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 No nie mam strzałki. Ale mam taką strzałkę. E6. Muszę uważać na taki ruch. Ale jeszcze nie teraz, bo jest bezpośredni strzał. I po prostu F3. F3, żeby nie było takiego zagrania. Oczywiście B5 może teraz być i nie będzie mi szkodziło. I zaraz jakiś E5, ale ostro pójdzie, ale ostro. Jeszcze hetman F4 jest bardzo fajne. Żeby tam się dobić. Na maksa. Na maksa jedziemy, panie kolego. Atak za wszelką cenę. Nie, no gość się chyba już wypruł. A, ciekawe ciekawostki. Pytanie, czy tutaj, czy tu? Chyba jednak tutaj przytrzymamy. Plan jest taki, hetman F4, E5, albo E5 od razu. I goniec się na pewno przyda z tej strony. Do ataku. Zbił, zbił, proszę bardzo. Aha, taki ruch jest. Dobra, ale gońca nie tracę. Nie ma takiej opcji. Mam strzałkę. Bicie.
Szach, jak tu, to tu, jest ekstra. Strzałka, tu, tu. Skoczek, tu. Bicie, co? Aj. Ale zwiążę go wtedy mocno. Tak, jest strzałka. Bijemy. Poświęcenie musi być. Hetman F4. Jeżeli tu, to tu. I chwilowo nie będę miał figury, ale mam zanadrzu ruch E5. A, jeżeli tak, no to spoko, to tędy. To jeszcze mam wieżę F1 teraz. W ogóle E5 jeszcze mam. No to, gościu, jesteś mój. Możliwe, że musi zbić, dokładnie. Możliwe, że on musi to zbić. Wieżą szacha trzeba dać. What? Serio tutaj? Mega zdziwienie z mojej strony. Zagrajmy tu z chytrym planem. Jeżeli on zagra tak, to jest goniec C4, bo hetman broni na C4. Odszedł królem. Tak, i mam teraz ruch E5. Mam czy nie mam? Bo ty mi tu zagrasz. A nie, nie możesz tu zagrać. To zagrajmy tak. Z chytrym planem, bo jeżeli tu, to tu. A jeżeli nie, to zdwoję wieżę i potem E5 i będę chciał dać tam mata. No, myślę, że to jest totalnie wygrana pozycja. Skoczek H5. No, istnieją takie ruchy na pewno. Dobra, tak. Że tu to strzał. Ok, przyblokował pole E5. Słusznie. Zresztą. Idźmy po swoje. G4, G5. I macik wisi. Jeżeli tak, to możliwe, że skoczek D1. Żeby tu bronić. Nie, skoczek chyba A4. Chcesz wymieniać. Boisz się. No dobra, strzałka. I teraz mam bicie tutaj, po prostu. No to jak zbije, no to jesteśmy w domu. Przewaga ogromna, dokładnie. No to słuchajcie, ten atak się bardzo udał. Jest E5. Tu już chodzi wszystko jak w masełko. Wie, że nie mają koordynacji. Tutaj jest koniec partii. Skoczek wchodzi, hetman zaraz wejdzie. Okej. Hetman po czarnych polach. Tutaj. Hetman tutaj. Może G5 nawet. A może goniec na E4 w sumie, żeby się ten goniec nie rozprzestrzeniał. A tutaj już jest luz. Tutaj jest już wielki, wielki luz. Ciekawy debiut z tym skoczkiem C3. Taki, no, zadziorny, można powiedzieć. Jak ktoś jest mało doświadczony, to może mieć problem. No, oczywiście G5. Tak, żeby skoczka już przytwierdzić bardzo fajnie. I za chwilę hetman na pole H3 z atakiem tu, z atakiem tu, z atakiem na H6. A więc, dobra, mamy go. Trzeba wykończyć. Jak to się mówiło w Mortal Kombat, finish him. A więc finish him. To mat na H7, co? Może być? Chyba może. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Jeszcze będę wam składał życzenia świąteczne, ale już wstępnie życzę wam wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.